Ze środka Tarnowskich Gór witam Was razem z moją wspaniałą ekipą. Od mojej prawej strony znajduje się mój duo komentator Maciej Mazur. Witam Maćku. Cześć, 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 witam wszystkich. Właściwie Gaming House, w którym mamy okazję dzisiaj gościć Bartosz. Oczywiście Gaming House SK. Witam serdecznie. Z lewej strony główny... redaktor naczelny. Redaktor naczelny, dokładnie. Redaktor naczelny Michał. Witam. No i jako, że nie bez powodu znajdujemy się dzisiaj w Tarnowskich Górach, ponieważ odbywa się aktualnie turniej lanowy Mechanika Esports Cup, jest z nami główny koordynator Mark. Cześć. Więc dzisiaj przede wszystkim skupimy się na całym wydarzeniu wokół Mechanika Cupu. Dzisiaj już pierwszy dzień za nami, emocje troszkę opadły. Marku, to nie jest twoja pierwsza edycja, tak? Mechanik Esports Cup jest sygnowany w tym roku jako druga edycja. Czy może jakieś przygotowanie, czy może napięcie było inne w stosunku do tego, co działo się podczas pierwszej edycji? Jesteście zadowoleni z zainteresowania w tym roku? Znaczy oczywiście po pół roku, tak? Pierwsza edycja była pół roku temu, ale podczas tej drugiej edycji. Można powiedzieć, że zainteresowanie jest takie samo, albo nawet większe. Ze strony mediów jest większe zainteresowanie, ze strony graczy porównywalnie lub trochę większe. Ale druga edycja bardziej na plus, bo pierwsza edycja była bardziej taka testowa, testowaliśmy, a druga edycja już na pełni po prostu jedziemy, więc jest, było super, pierwszy dzień był okay. Dzisiaj mieliśmy okazję oglądać zmagania FIFA w turnieju FIFA 20, użyczyliśmy również głosu razem z Maciejem podczas komentowania, no już cały dzisiejszy dzień odbywał się na stadionie Gwarki. No, trzeba przyznać, że sam poziom był bardzo wysoki, jeśli chodzi o FIFA 20. Zwycięstwo ostatecznie Dawida Dawka. No tutaj nagrody ufundowane przez sponsorów. Ostatecznie chyba, jeśli mnie pamięć mieli, Dawid zgarnął na swoje konto pada. Tak, Dawid zgarnął pada. Tak jest. Maćku, jak oceniasz cały dzisiejszy dzień? No dla mnie nowe przeżycie, dla ciebie zapewne też. Ja bardzo pozytywnie, no dużo ludzi, dużo fajnych chwil, no na pewno to zapamiętam, więc... No ja jestem bardzo pozytywnie nastawiony, a najbardziej czekam na to, co zacznie się dziać w środę, gdzie będziemy mogli pokazać chyba, co potrafimy i... Przy CS-ie, nie? Przy CS-ie, tak dokładnie. No i tak troszeczkę wyprzedziliśmy w CS, tak rozgrywamy w środę. Pozostałe trzy dni do czwartku. Wszystkie będą rozgrywane w Bartku, w twoim gaming house'ie tutaj. Dokładnie. Może opowiedziałbyś troszkę, jeśli chodzi o cały gaming house, skąd się wziął pomysł na stworzenie takiego miejsca, które no niewątpliwie przyciąga na pewno dużą uwagę. Znaczy pomysł bardziej jest, to jest Gaming Cafe, bo wiadomo, że Gaming House jest bardziej rozpoznawalną nazwą w tym kraju, to też się posługujemy. Natomiast to jest model Gaming Cafe, czyli miejsce, gdzie każdy może przyjść w tej chwili za 5 zł od godziny, może przyjść sobie pograć, więc no, jest to miejsce dostępne dla każdego. Nie jest to taki typowy Gaming House, że trzeba sobie wynajmować całość i porównując do Gaming House Katowice, gdzie są ceny no w euro i to w setkach euro, no to, że tak powiem. Czyli powiedzmy, to jest, można powiedzieć, że to jest taka kawiarenka internetowa. Tak, tak jak było na starszych czasów jeszcze. Dokładnie. I to była też taka idea, bo ja, że tak powiem, jako dziecko, czyli 18-latek, de facto zamykałem te kawiarenki internetowe, bo, że tak powiem, zaczynałem swoje przygody właśnie z kawiarenkami. Niestety, jak już przed maturą zakończyłem swoją przygodę, one się wtedy też pozamykały. No i też taki sentyment był po tych latach, że właśnie powrotu do tego, czy ewentualnie ludzie też tak będą chcieli, tak od strony takiej socjalnej, spotkania się z innymi ludźmi, wspólnej gry, do takiego miejsca wrócić. Trochę się zdziwiłem, może też trochę się zawiodłem, bo liczyłem na pokolenie starsze, koło 30. Relatywnie ich jest najmniej. Najwięcej to jest dzieci 12, 13, 14 lat, co mnie z drugą strony bardzo szokowało. Gdzie naprawdę dostęp do sprzętu gamingowego, przynajmniej w Tarnowskich Górach, jest bardzo słaby. U takiej młodzieży, jak już ktoś ma, to telefon komórkowy, tablet, ewentualnie laptop. Natomiast nie jest to sprzęt, na który mogą sobie po prostu gdzieś tam pograć w tego przysłowiowego Fortnite'a, który jest niestety numerem jeden u nas w tej chwili. Choć już tak powoli CS wraca do łask. Ostatnio, bo się na Fortnite'a wkurzyły dzieci, no to teraz w CS, autentycznie. Martwi mnie trochę to, że CS poszedł w stronę Fortnite'a teraz z tymi skórkami. Tak, tak, bardzo kontrowersyjnie, ale największe platformy zaczęły blokować, jeśli chodzi o SEA, uniemożliwiła, tak samo jak i ESL. No bardzo dobrze, bo to jest duże utrudnienie tak na dobrą sprawę. Te modele często się zlewają z całą mapą, z różnymi miejscówkami i to jest kompletnie bez sensu. Znaczy właśnie ostatnio, tylko nie pamiętam, czy to był komentarz na internecie, to właśnie spotkałem się z tym, że ktoś napisał wprost, że to jest pay to win. Coś się zmienia w grę właśnie pay to win, bo
kupując jakiegoś tam skina, zyskujesz przewagę. Tak, są prawda. Miejsca, w których po prostu tych modeli tak. Nie widać, one się zlewają. Na przykład na Overpassie, tam jak wchodzisz na monster, jak ustawisz się, to kompletnie nie widać. Nawet ostatnio był taki znany klip. Shot, tak, klip wyszedł, gdzie dosłownie 3-4 osoby wchodziły i nie widziały tego modelu i ginęły, nawet nie wiedziały, z której miejscówki. Dla mnie to jest no, troszeczkę zły pomysł, bo tak jak wspominałeś, wydaje mi się, że to idzie troszeczkę w tym kierunku. No tak, ale jeszcze tego CS-a sobie postawmy. Cały czas jesteśmy w temacie Mechanic Cupa drugiej edycji. Bartek, ty dzisiaj od strony technicznej tutaj trochę pomogłeś, tak, drabinka, losowanie i tak dalej. Wzywałeś zawodników również na odpowiednie swoje miejsca. No jak oceniasz generalnie cały pierwszy dzień turnieju? No, znaczy, jak byłem odpowiedzialny za sprawy techniczne, więc musiał być perfekcyjnie. Zero pomyłek, zero błędów. No może jedna wtopa z wynikiem była, nie wiem jak to się stało, ale... Najlepszym się zdarza. No, no właśnie, nie wiem jak to się stało, ale tak poza tym bez problemów, myślę, też czasowo zmieściliśmy się, tak akurat mamy szczęście do tego, mam nadzieję, że pasa będzie potrzymana teraz w kolejne dni, że czasowo się mieścimy, ale myślę, że było ok. Troszkę mogło być więcej ludzi, mi się tak wydaje, że... Jednak tak zainteresowanie tą FIFA. Znaczy może FIFA jest bardzo niszowa. Tak, mało medialne jest w Polsce. Marketing samej gry jaja no, jest bardzo niski. No. Sam mając okazję komentować gdzieś te najwyższe rozgrywki, najwięcej ludzi, ile miałem na transmisji podczas najbardziej medialnych drużyn, to było 30, więc generalnie i tak sama liczba graczy dzisiaj była w porządku, ale rzeczywiście bardzo... Na przykład grali Izaki, nie? Tak, Izako Wars grało. No, Together Esports, no, naprawdę drużyny takie topki, mimo tego zainteresowania. Nawet znane z nazwy, nie? Tak, bardzo, bardzo niskie. No Marek, opowiedz nam może też w tej chwili, skąd w ogóle wyszła inicjatywa samego Mechanic Cupa? Sama inicjatywa wyglądała mniej więcej tak, iż chciałem zrobić swój międzyklasowy turniej, ale poszedłem z tym do Bartka. No i Bartek powiedział, że zrobimy to od razu z rozmachem. I później wyszedł z tego powiatowy turniej, no i z powiatowego turnieju zrobił się ogólnopolski od razu. Czyli szybko, tak, szybko do celu. Się z szkoły z całej Polski, Starogard Gdański na przykład, tu chłopaki z Bielsko-Białej, czyli Górny Śląsk cały. Nawet z mojego Skarżyska ponoć też przyjeżdżają. Tak, tak, no, z wszystkich części Polski. A najpiękniejsze to jest to, że w sumie nie mamy jakiejś tam mega puli nagród, bo jakby to była pula nagród typu 20-30 tysięcy, no to podejrzewam, żeby przyjechali zewsząd. Ale że kurczę, tym ludziom się chce, że tak w sumie... Bo pamiętajmy, że teraz e-sport się w Polsce bardzo rozwija i oni po prostu chcą wykorzystać tę szansę i się wybić, nie? To też trzeba wziąć dużą poprawkę. Znaczy też jest mało strasznie turniejów szkolnych w Polsce. W ogóle ja też właśnie szukam tych turniejów, bo ze swoją drużyną szkolną, ale tych turniejów było może przez 3 lata może z takie 3-4 ogólnopolskie. No Super Game Esports tak mocno ingeruje w te międzyszkolne. Tylko, że to jest Counter Strike. Tak, tak, tak. Poza tym też jeszcze patrzmy, że teraz masę turniejów przeniosło się online. Bo po prostu ludziom nie mają na przykład funduszy, albo nie mają na przykład dojść, żeby to zorganizować nie, czy w miejskich świetlicach, czy w innych miejscach. Więc tutaj głównie rozrywki rozgrywane są po sieci, nie ma swoich spotkań offline'owych. I szkoły też nie mają sprzętu. Żeby druga rzecz, robić. Tak. A tutaj mamy Sport Bar Arena, tak, gdzie jest sprzęt świetny, więc możemy po prostu tak robić. Właśnie, no, nowka sztuka, nie śmigany. Tak jest. Może kto jeszcze udzielił wsparcia? Bo oczywiście tutaj Bartek wspiera bardzo mocno Mechanic Cups. Na miasto cała inicjatywa również mogła liczyć, czy gdzieś jeszcze indziej były szukane wsparcia? Mamy honorowy patronat burmistrza Tarnowskiej Góry, Arkadiusza Czecha. Ogólnie z miasta to... Sporo osób też zadeklarowało się, że będzie w najbliższych dniach na turnieju. Na przykład przewodniczący powiatu, tak, ważne osobistości. Więc no, zainteresowanie jest w miarę okej. W miarę okej. No to z tego się trzeba cieszyć, tak? Widzieliśmy dzisiaj 11 graczy pojawiło się, więc no było na co popatrzeć, te mecze bardzo emocjonujące. Może opowiedz nam o kolejnych grach i kolejnych grach, jak to się prezentuje w rozpisce dniowej. We wtorek gramy w League of Legends. No poziom będzie bardzo wyrównany, bo większość tych chłopaków znam i naprawdę dobrze grają. W środę Counter-Strike, tu niestety ja mniej interesuję się Counter-Strike'em, ale też poziom jest naprawdę jest ok. A w czwartek gramy w World of Tanks. No i tutaj słyszałem, że ktoś generalnie z ekipy World of Tanks miał się pojawić. Tak, Pawian.
Okej, okay, no to bardzo, bardzo fajnie, że ta Tak, inicjatywa Pawian wyszła. będzie koordynatorem World of Tanks właśnie i będzie także streamował World of Tanks. Akurat dla nas to jest taki początek, ten World of Tanks, natomiast no zobaczymy. O dziwo, też dzieci też zaczęły grać w World of Tanks, jak widziały, że właśnie, bo była też niedawno, była u nas właśnie impreza właśnie z Pawianem. Dzieci zaczęły grać w World of Tanks, jestem w szoku. Już się powoli przestaje sprawdzać, że tylko po 30. Tak, tak, ale wiesz, bo teraz nawet World of Tanks, z tego co słyszałem, ma dostać wsparcie ray tracingu, nie? To... Prawie jak Minecraft, który też to... ma. To był też taki pomysł, żeby... Mistrz od Minecrafta? No, powiem ci, że to zyskuje popularność. Ale w Warszawie była inicjatywa. No ale no jeszcze pomyślimy. Generalnie coś. Ciężko by było model sam wymyślić. Nie wiem, no, na jakie... Już mniej więcej coś tam pomysł tak? był, pomysł był. Ale no, zobaczymy wykonanie. Na przykład masz ten tak zwany Bed Wars, gdzie... o Minecrafta chodzi, tak? Masz Bed Warsa, gdzie jedna drużyna ma za zadanie rozwalić, zabić przeciwników i dopaść ich łóżka, żeby je rozwalić. I wygrywa ta drużyna, która pierwsza rozwali łóżka przeciwników. No sam. I ich wykończy. No sam Minecraft no, tutaj dał początek Battle Royale, te minigierki również. Tak, też Games bardzo, tak. No, bardzo sympatyczne. No. Minecraft już od wielu lat nie umiera, wręcz w tej chwili przeżywa drugą młodość. YouTuberzy wrócili, co nakręciło, to, tak, co nakręciło dodatkowo tą falę powrotów do Minecrafta wielu ludzi. Sam ostatnio też pogrywałem, przyznam się szczerze, mimo że ja jestem tutaj bardzo takim counter-strike'owcem. Prawie niedługo 8 tysięcy godzin w CS-a samego wybije. No to już dużo. Tak, dużej godzin. Nie, ty moje, no life. Moja córka w Minecrafta tylko, ale powiem ci, to mieszczenka opada, bo ona tak otwiera sobie jakiegoś youtubera, poradnik, bierze i te klocki, kurczę, sobie gdzieś tam koduje, jakieś tam zapadnie, tak, wszystko, bo mówię. Masz te command bloki, które w tej chwili możesz zrobić z nimi wszystko, dosłownie wszystko. No, i ona tam po prostu gdzieś tam o to ogarnia, to w szoku jestem właśnie, jak ona to Minecrafta robi. Znaczy, wiesz co, podobno jest... to jest przyszłość sportu, znaczy, Minecraft. To całkiem możliwe. A druga rzecz, że właśnie jeżeli chodzi o to, mówiłeś o programowaniu. Microsoft ma właśnie pomysł, żeby uczyć dzieci właśnie programowania, bo to jest przyszłość, uczyć programowania właśnie przez Minecrafta. To nie było w Szwecji czy w Norwegii? Padł taki pomysł, gdzie uczą właśnie poprzez Minecrafta? Tak, ale Microsoft, wiesz, to ludzie to podłapał i oficjalne wsparcie, wiesz... Dołożyło do gry, tak. Znaczy w Minecrafcie w sumie można zrobić wszystko. Ostatnio widziałem filmik na YouTube, jak facet zrobił działający komputer Minecrafta. Tak. Więc to już jest... W pełni działający komputer. Zrobił nawet emulację Minecrafta w Minecrafcie. Taka incepcja. Generalnie tam kreatywności nie ma końca. Co się pomyśli, można stworzyć. Dokładnie. Bartku, kolejne 3 dni, tak jak już wspominaliśmy, będą się odbywać tutaj na miejscu, w Esce. Często masz okazję robić takie imprezy, czy jest to raczej jedna z niewielu? Jak znaczy, wiesz co, ten rok to jedynie był Mechanic Esport Cup z takich turniejów, natomiast zeszły rok ja robiłem 2 swoje takie turnieje ogólnopolskie właśnie w Counter Strike'a. Miał być trzeci tam nie do końca się udało. Głównie największy problem ze sponsorami niestety. Tu też było tak, że turnieje miały dosyć fajną pulę, bo drugi turniej miał pulę 10 tysięcy złotych. Z tego było 5 w gotówce, 5 to było w nagroda, pierwszy chyba było 7 tysięcy, coś koło tego, więc no, myślę, że gdzieś tak jakieś fajne. Chcę powrócić w przyszłym roku właśnie do tej inicjatywy, żeby znowu z tymi turniejami ruszyć. Myślę, że już też będzie LOL, czy World of Tanks się uda. Podoba mi się ta gra, nie ukrywam, że zaczynam w to grać esportowo. No ma potencjał, został zabity przez producenta, nie wiem czemu. Bo wiesz co? Bardzo była pay to win w pewnym momencie. Tak, na samym początku, kiedy jeszcze można było amunicję premium kupować tylko i wyłącznie za kasę premium, tak? Znaczy, a wiesz co, tylko ci przerwę, bo no. U nas będą konta turniejowe, więc pay to win nie wchodzi w grę, bo dostajesz wszystko na 100%. No tak, i wszystko dostajesz. Są czołgi za gold. Tam specjalnych drzewek jest zablokowane. Że tam... Natomiast no, po prostu wszyscy mają te równe szanse, to nie jest tak, że ktoś tam ma 6 tier, ktoś ma 10, że tak powiem, wszystko jest kontaktowe. Ale spodziewajmy się dużo mausów. Ale gram na ustępie. Aha. No to tam Pantera była fajna na przykład. Ile, Bartku, już prowadzisz Something Gaming House? Wiesz co? W kwietniu był rok? 1,5 roku jakoś tak będziemy dobijać? No to jeszcze długa, długa droga przed... Dopiero początki. Dopiero znaczy, początki. Wiesz co, no pierwszy rok to była katastrofa w ogóle. Tak może dopiero pół roku ten lokal gdzieś tam jakoś tak powiedzmy wychodzi na zero, bo
W ogóle, to zawsze tak jest. No wiesz, w ogóle gdzieś dojść do świadomości ludzi, że coś takiego istnieje. Nie, nawet tak. Jak wiesz, reklamy, nie reklamy, no to jednak świadomość ludzi jest bardzo mała. Bardziej właśnie świadomość tych gaming house'ów, natomiast no jednak się różnimy od gaming house'a, ale no stosujemy to samo nazewnictwo, żeby nie było. No, że to... Trzymamy bardzo mocno kciuki, żeby to się rozwijało jak najlepiej. To właśnie o to chodzi. Tak, no jednak jest to biznes, co mnie ukrywać, zawsze jest biznes, no liczy się przede wszystkim jakaś tam zabawa, satysfakcja z tego wszystkiego, bo na pewno. Znaczy wiesz, to było też, tak jak mówię, budowanie know-how, jak w ogóle takie miejsce się prowadzi, tak jak mówię, wszystkie założenia, które by na dzień dobry poszły do kosza. Nic się nie sprawdziło tak naprawdę, ani target wiekowy, ani w ogóle no reklamowo, rynek zweryfikował wszystko, to w ogóle wiesz, działalność nowa, nieistniejąca w Polsce. Otwierasz kebaba, to wystarczy dać dobry kebab i najtaniej w mieście i to dokładnie, wystarczy. Dokładnie. I masz coś ludzi. Takiego to nawet ludzie nie wiedzą, o co chodzi, jak zareklamujesz. No niestety, to nie jest Korea. Tam jak otwierasz gaming house, od razu masz, wiesz, zergi. Wiesz, to nie byłem w Chinach właśnie, ale to znajomy jeździ często do Chin i powiedział, że na przykład w Chinach tego typu lokale to masz na każdym rogu. Tak. Dosłownie każdy róg ulicy masz. Chiny, prostu... Japonia. Tak, czy... to właśnie w okolicy właśnie nawet ludzi dziwi, że takie coś jest. Bo nawet wielu się interesuje sportem, a nawet nie wie, że to jest SK. Naprawdę, dużo spotkałem się z takimi właśnie ludźmi i no nie wiem, czy to jest z powodu słabej reklamy, czy reklama jest okej, okay, ale nie mam pojęcia po prostu. Znaczy sam e-sport w Polsce, no można powiedzieć, że w perspektywie całego świata, no jeszcze raczkuje. On jest stosunkowo młody i też te gaming house, to też jest jakaś nowość, one nie były od zawsze. A czy to były kawiarenki, teraz się pojawiają gaming house. Też można powiedzieć, że to jest takie jakby punkt, którym był kiedyś VR i teraz jest VR, tak? Bo mieliśmy ten taki boom na e-sport, on się naprawdę zaczynał prężnie rozwijać do roku 2008, po czym pod koniec 2008, połowie 2008 roku przyszedł kryzys i nagle te największe organizacje zaczęły padać jak muchy. Pozamykały się masę sekcji, przecież SK Team rozbił też drużynę, chyba CS-a wtedy stracił. W League of Legends też poupadało masę drużyn, bo ostały się tylko te na najmocniejsze, tak? W tym momencie no, przeżywa e-sport taki totalny renesans, gdzie mamy do dyspozycji masę turniejów, są to turnieje bardzo dobrze płatne, opłacalne. Przede wszystkim jest też ta świadomość wśród młodych, że można nie tylko liczyć na to, że będzie duży turniej, bo wiadomo, na duży turniej jakiegoś randoma nie wezmą, tylko po prostu dużo ludzi robi własne turnieje, zaprasza, nawet z małym wpisowym tam ile to jest chyba, na przykład dychę od człowieka, to nie jest duży wydatek, a po prostu przyjeżdżają i na przykład wiedzą, że mogą dzięki temu coś ugrać, nie tylko pieniążków, ale i też nagrody rzeczowe często od sponsorów, klawiatury, myszki, podkładki, tego typu rzeczy, nie? No, dlatego no tutaj właśnie o to chodzi, żeby tą inicjatywę w każdy możliwy sposób rozwijać, tak? Nie. Bardzo często, Bartek, tak masz, że ktoś po prostu z ulicy wchodzi w trakcie dnia, mówi, o, tutaj coś ciekawego. Tak na 15 minut ktoś? Znaczy, na 15 nie, ale bardzo często wchodzą, mówię, przechodzą ulicą i są w szoku, że coś takiego tu jest. Też zmieniliśmy, że tak powiem, szyby, bo były obklejone kiedyś w ogóle inaczej, także nie było widać coś w środku. A teraz jest one way, no to w ogóle myślę, że to jest biuro rachunkowe. Nie wiem, jak nazwać, ale to jest fakt autentyczny. Właśnie kobieta myślała, że to jest biuro rachunkowe. No nie wiem, jak to się to nazywa. I się przeliczyło. No, natomiast no ta świadomość, no dalej w Tarnowskich Górach jeszcze jest co robić, już nie mówiąc o gdzieś tam większej skali poza Tarnowskimi Górami, właśnie z takim uświadamianiem ludzi, że takie miejsce istnieje. Tak chciałem ci tylko wejść w ten słowo właśnie z tym e-sportem, VR-em. Są gdzieś próby w ogóle, żeby e-sport też na VR-a poszedł? Natomiast... Ale już, znaczy no próby, bardzo mocno się rozwija na przykład Liga Onward. Wiesz, tego FPS-a takiego, czyli taki Counter-Strike w VR-ze. Przez specjalne uchwyty powstały do tych, do kontrolerów VR-owych, żeby można było tak jak złożyć się mniej więcej jak z karabinem, tak? Natomiast mówię, boom ogólnie na VR-a w Polsce był i teraz to, co obserwujemy, to tak jest już niestety dołek na VR-a, bo gdzieś tak obserwując konkurencję, bardzo dużo konkurencji się zwija, jeśli chodzi o salony VR w Polsce. Same tak, jeżeli same tak, VR. Że właśnie VR miał gdzieś taki swój boom tak z 2 lata temu, i bardzo szybko się niestety przejadł w kraju. Wiesz co, trochę go też myślę ceny zabiły. Bo dostępność, tak. No te ceny były od razu z górnej półki. Bo myśleli, że to takie typowe, wiesz, no nawet może powiedzieć za przeproszeniem trochę polskie myślenie, bo wszyscy nagle myśleli, że a od razu się dorobię, Bóg wie jakich pieniędzy tak, na tym, nie? No. Znaczy wiesz, no wszyscy rzucili, wiesz, cenę 50 zł się trzymali. Myśmy się wyłamali, bo mam najniższą cenę w kraju, bo mam 25.
Czy zrobimy jakieś, tak się zastanawiam się, czy trochę bardziej konkurencyjnie powyżynać, ale tylko na razie tajemnica. Słuchaj, to jak mówi pewien polityk, niewidzialna ręka ręku, tak? No wiesz, no, pod tym względem mamy jakąś taką przewagę, bo tak jak mówię, ten lokal powstał na początku, był to przede wszystkim VR. W ogóle tak. Pierwsze dni to był tylko VR. No i to była największa padaka w historii, że po prostu wiesz, dopiero mówię, dobra, dostawiamy komputery, bo to nie ma sensu i dopiero powyżej jakiegoś tam poziomu, nie pamiętam, chyba 11 czy 12 komputerów dopiero zaczęło to jakoś żyć, kulać, funkcjonować. Tak? No teraz jest 18 i to myślę, że to jest stop jak na Tarnowskie Góry, chyba że naprawdę tutaj, nie wiem, zaczną ludzie zjeżdżać. No ale tutaj możesz w takim razie, jak dostajesz jeszcze dwa komputery i możesz jednocześnie na przykład dwa pełne mecze obsłużyć, nie? No naprzemiennie tak. No. Na przemianie bym wtedy, tylko musiałbym wyciąć jedno stanowisko z VR-a i ograniczyć tylko do dwóch VR-ów, bo mam w tej chwili trzy. Miałem cztery. Jeden na szczęście umarł śmiercią tragiczną i... Spadło mu się pewnie. Nie, to była taka wielka afera z X-comem, się tłukłem pół roku, reklamację. Aha. Że no, bo to jest tak, że ogólnie jeśli chodzi o Polskę, to takie firmy HTC ze swoimi VR-y mają gdzieś. Reklamacje jedą... Do Bułgarii czy do Rumunii? Do Rumunii. Do Rumunii, no. Do Rumunii jeżdżą reklamacje. No to rumuńskie podejście do klienta jest jednak bardzo znamienne. Ja jeżdżę Dacią, nie narzekam. No ale produkowana gdzie jest? We Francji. Marku, czy pomysł na trzecią edycję już powoli tli tam się gdzieś w waszych głowach, jeśli chodzi o Mechanic Cup? To zależy. Bo ja wychodzę w tym roku, znaczy w następnym, w kalendarzowym wychodzę. Musisz kogoś namaścić. Musisz zaliczyć, jeszcze musisz zdać. To nie jest tak droga, że wychodzisz. Namaszczam was. Prawdopodobnie zanim wyjdę, albo nie mam pojęcia naprawdę. Ale gdzieś tam ewentualnie ci się tak, jest tak, pomysł, tak? Jest pomysł. No samą pierwszą edycję jako sukces z tego co tak. No tutaj na pewno trzymam mocno kciuki, że druga również. No kolejne dni, jutro rozpoczęcie o 9:00 League of Legends będzie komentowane przez naszego kolegę Tomka Maślankę. No środę pojawimy się my w duecie CS, no nasz homik codzienny. I w czwartek World of Tanks, tutaj już prowadzony przez Pawiana. No tu już na jego własnej transmisji. No my będziemy... Stety. No my będziemy tutaj przez 4 dni, tak więc jeśli ktoś miałby okazję... Opłatę licencyjną wykupili, duży pieniądz był, tak. Więc jeśli oczywiście ktoś chciałby się z nami w Tarnowskich Górach spotkać, Bartku, adres do Cajwy. My jesteśmy na ulicy Stalmacha 1, natomiast pewnie kolegów trzeba szukać jakiś bar Beczka. Ale to tylko... Okolica Rynku 10 pewnie znajdziecie. To tylko na afterkach. No trzymamy bardzo mocno kciuki. Ten pierwszy dzień możemy jak najbardziej, wydaje mi się, udać za udane. Kolejny potem jeszcze lepszy. Więc... Tak, trzymam kciuki. Na pewno gry o wiele bardziej medialne, które stwarzają... Tak, z większym popytem. No, większym popytem. Nie ma co ukrywać, League of Legends, tutaj zawsze CSik, CS, tak, to wszystko rośnie na siłę z dnia na dzień. Znaczy najlepsze jest to, że jeszcze chyba rok czy dwa lata temu wszyscy zwiastowali, że a League of Legends umiera. LoL umiera od jakichś 8 lat. Tak. Widzę, że się rozrasta. A w każdym roku coraz to większe nagrody, coraz to drużyny rosną w siłę. Zresztą tak samo jest też w coraz większe imprezy na finałach. Bo w większości gracze LoL mówią, że LoL umiera z każdym patchem, bo coś jest lepsze, coś nowego, coś usuwają, mówią, a to już się nie da grać w tą grę i coraz więcej graczy jest. No, po czym przychodzi Teamfight Tactics. Tak. Ale teraz znowu zmienili mapę, więc tak. Zmienili smoki, zmienili mapę i znowu coraz więcej graczy wróciło, tych starszych. Znowu niektórzy poszli, bo uznali, że to jest słabe i znowu wrócą pewnie za jakiś czas, więc... No właśnie, jak uważasz teraz zmiany w LoL-u? Było się z tego trochę takie Battle Royale. No nie przesadzałbym aż tak. Moim zdaniem bardzo interesujące. Nie, no są naprawdę okej, okay. Może ta mapa się nudna robiła, szczerze. Cały czas tak... jedno i to samo. No. Tak, cały czas to samo. Po prostu meta cały czas ta sama. No teraz jest taka sama meta pod bota, więc to jest, niczym się nie różni. No smoki są inne. Jest rondo na błocie i na topie, więc... Tak, i te właśnie zmiany na mapie, które zachodzą podczas pojawienia się trzeciego smoka, no mega też istotny w tej chwili starszy smok. Nie wiem, czy zauważyliście, że w momencie, w którym drużyna zdobyła tego starszego smoka, w momencie, w którym ich przeciwnik ma 20 bodajże procent życia,
automatycznie tak wybucha. Ale z tego co zauważyłem, w ogóle rzadko gra dochodzi do tego momentu, że tak teraz to... Kiedyś już było jeszcze, że Elder był naprawdę takim punktem kulminacyjnym, a teraz rzadko w ogóle dochodzi do tego smoka, bo się gry po prostu szybciej kończą. Szybko kończą, tak, dokładnie. No to nie ma co ukryć. No i tak jak mówiliśmy, że wszyscy zwiastują niechubny kres LoL'a, tak samo mówi się dużo o Counter-Strike'u, że ta gra powoli dobiega końca, a ostatnio gdzieś tam pyknął podczas operacji bodajże największa ilość graczy od bodajże 2 lat. A dziwisz się, jak w końcu po tych paru latach puścili ten, jakąś operację? No. Tutaj myślę, że te kontrowersyjne zmiany z modelami, zmiana troszeczkę w ekonomii, no i tutaj myślę, że powoli możemy przechodzić w kierunku naszego drugiego tematu. Tak. Może Marku, masz jeszcze coś do dodania odnośnie Mechanic Cupu? Nie, to chyba wszystko będzie. To wszystko, Bartek? Nie, może... też myślę, że wszystko. Tak, no to myślę, jak że... się przypomni w trakcie. Oczywiście, tutaj jak najbardziej jesteśmy otwarci, możemy sobie na spokojnie rozmawiać. Kolejnym tematem przejdźmy właśnie do ekonomii. Już rozpoczęliśmy rozmowę o patchu, który niedawno pojawił się w Counter-Strike Global Offensive, który wprowadził nowe modele postaci samych, nowe skórki. No troszeczkę tutaj nawiązując do Rainbow Six Siege oraz Fortnite, bo nie ma co ukrywać. Ewidentny sukces Battle Royale z studia Epic no tutaj wpłynął na decyzję podczas wprowadzanej operacji oraz na takie kroki, jakie Valve powzięło. Volvo! Ale przede wszystkim kontrowersyjna zmiana w mechanice, czyli w samej grze FAMAS, cena obniżona do $2050. I boost do celności. 1800. Obie bronie dostały boosta, jeśli chodzi o recoil. Ten spray został ułatwiony. No Maciek, ty tutaj jesteś analitykiem, masz ogromną wiedzę. Jak ogólnie oceniasz to, co na jakie kroki zdecydowało się Valve? Ostatnio czytałem taką śmieszną wypowiedź, że teraz zaczynamy CS-a od wyniku 2-0 albo 1-1, bo tak na dobrą sprawę ta runda pistoletowa nie wiem, czy teraz ma w ogóle jakiekolwiek znaczenie, bo jednak teraz przy tej całej zmianie ekonomii, no to się troszeczkę, dla mnie to się trochę mija z celem, bo nieraz się zdarza, że podczas drugiej rundy ludzie, którzy przegrywają rundę pistoletową, nagle grają z lepszym wyposażeniem, co kiedyś było w ogóle nie do pomyślenia. Kiedyś mogłeś kupić jakiegoś scouta, jakiegoś digla, no ale nie miałeś opcji, żeby kupić na przykład 3 galide na forsie. No, nie oszukujmy się, że jeżeli grasz na przykład na mapie, na przykład tak jak Dust 2, gdzie jednak te odległości są olbrzymie i tam musisz głównie operować jakimiś fleszami albo broni, które strzelają lepiej na dystans, no to jeżeli grasz na przykład na 3 MP9 jakiegoś FAMASa, no to wiadomo, że z tymi 3 galilami jesteś w stanie ugrywać rundy. Dużo rund teraz jest też tak rozgrywanych, że na przykład grasz 3 digle i 2 krigi, a te 2 krigi, no wiemy, że potrafią zdziałać bardzo, bardzo dużo. Mimo, że ta cena zwiększona tak w dalszym ciągu... Chociaż sam nie jestem fanem mówienia, że krig jest zbyt OP bronią. Uważam, że ta broń była zawsze. Jeszcze pamiętam, że ja zawsze ją wolałem od AK, a nikt jej nie grał. Krieg zaczął być grany w momencie, kiedy AUG był tańszy i ludzie zaczęli grać AUGiem, no to musieli znaleźć jakąś nową metę, wymyślili Kriegi i zaczęli nimi grać. No, często jest tak, że ludzie, którzy grają za WP, nie grają AWP, tylko grają Kriegi albo AUGi, bo jest to tak samo strzelne, no tak na dobrą sprawę. No, pierwsza jest... kulka zawsze wchodzi w głowę. Tak, jest, tak więc... i zawsze zabija na jeden strzał, niezależnie czy przeciwnik ma hem. Tak. FAMAS czy M4 tego nie ma. Zdarza się, że na przykład wychodzisz teraz na długą na daście i przegrywasz walkę za WP, bo ktoś gra AUG albo Kriega, no taka jest właśnie prawda. Jeszcze wracając do Galilei, broń za 1800, 35 pestek w jednym magazynku, oczywiście nie zabija na strzał głowę, no ale możemy to porównać do M4, panowie. M4 również tak. 30 amunicji i jeśli przeciwnik jest wyposażony w hełm, również nie zabija na raz, więc pojawia się pytanie, czy jest w ogóle jakikolwiek, nie wiem, sens grania na M4, tak. W momencie, w którym jest możliwość poniesienia, oczywiście kocha, no bo nie mogą sobie antyterroryści pozwolić na to, ale na przykład zamiast M4 kupować FAMASa. Tak. Oczywiście Pestek ma tyle samo co M4A1S, o 5 mniej niż M4, po prostu M4A4, tak. No ale jest sporo tańsze. No dużo osób teraz właśnie używa FAMASa zamiast M-ki, nie dziwię się. No, i łatwiej, jest... i bardziej celniejszy na to tak wychodzi. Tak, no jeszcze zbufowane, że naprawdę ten recoil teraz nie jest niczym trudnym. No, ludzie, którzy grają na pewnym poziomie i tak na dobrą sprawę, no ten pierwszy strzał zawsze idzie w głowę. No to co za różnica, czy my zagramy bronią, która zadaje 91 obrażeń na strzał, czy bronią, która zadaje troszeczkę mniej, no ale nawet jeżeli zagrasz na te 3 FAMASy, zagrasz 2 ludźmi, którzy grają jakąś CZ-kę, czy 5-7 na blisko, no lekko biją, jeden strzał nie macie, tak? No Bartek, może tutaj w momencie, w którym pojawiają się u ciebie chłopaki, grają w tego CS-a,
Może miałeś okazję coś słyszeć, może sam masz jakąś opinię na temat balansu, jeśli chodzi o który został wprowadzony. Oczywiście co, no balans ogólnie, moja opinia prywatna to jest taka, że no w złą stronę to idzie, ale to nie jest tylko moja opinia, bo tutaj... A to już od dłuższego czasu. Do dłuższego czasu ten balans idzie w złą stronę. Osobiście to już, jak już tak chcą kombinować, to niech idą w stronę modelu Zuli. Że tak powiem, wybierasz sobie komplet, Zula ma, wiesz, komplet, broni sobie, tam masz 4 chyba komplety. I nie kupujesz nic, tylko za każdym razem masz ten sam komplet po prostu. A, no. Tak, odradzasz się tak, i... Że odradzasz, masz ten sam komplet, bo to ta ekonomia no, traci jakikolwiek sens. Kiedyś to było faktycznie tak, jak mówiliście, że nożówka miała sens, pistoletówka miała sens. Tak. No teraz no powiedzmy, no nożówka to jeszcze wybór strony ma jakiś tam sens, no ale pistoletówka... Nic się zmienia. Możesz wygrać tą pistoletówkę, co z tego, jak zaraz przeciwnicy zagrają sobie fulaku, więc sobie tego ile i jakieś tam, wiesz, analizy, a teraz, że tak powiem, oszczędzamy kasę, nie oszczędzamy, no to wszystko jakiś tam urok traci. Ja też właśnie czytałem ostatnio fajną wypowiedź analityka jednego, że sam powiedział, że zaczyna się dziwić, o co chodzi, bo on sam czasami jak komentuje, to nie wie, czy drużyna zagra zaraz fulla, forza, kiedyś wiełeś, no tak, nie mogłeś zagrać. Przegrywałeś tą rundę, miałeś właściwie 2 rundy, jako jeżeli decydowałeś się na forsę, miałeś 3 rundy, później właściwie przegrane pod rząd, tak? Znaczy powiem wam tak, mnie się wydaje, bo teraz mamy tendencję w różnych grach sieciowych do tego, żeby przyspieszać rozgrywkę. Myślę, że tu Volvo chciało właśnie to takim zabiegiem nieco właśnie przyspieszyć rozgrywkę, to właśnie tym, że od razu masz więcej kasy, więc lepszą broń możesz kupować, więc te rundy będą leciały szybciej. No tak. Ale czy to jest... Ale po co? No tak właśnie. Po co mają te... Znaczy teoretycznie pieniędzy nie mają więcej, mają tyle samo, ale bronie straciły na wartości. No jakby tak? CS straci to, co było unikatowe, czyli to, że to była inna gra niż inna, nie? Po prostu ta gra była unikatowa i ludzie uwielbiali w nią grać, bo była inna niż reszta. A teraz ona się troszeczkę zaczyna zlewać z tymi innymi grami. No ja uważam, że to troszeczkę traci te korzenie, to co właśnie ludzie kochali w CS-ie. No ja również robiłem to w taki sposób, że wielu graczy casualowych, nie oczywiście z jakiegoś tam community, które pojawiały się no bardzo mocno podczas grania rankedów, frustrowały się, że w momencie, w którym przegrywali pistoletówkę, oni musieli 2 kolejne rundy grać na eko. I żeby zrobić taką bardziej przystępną, gdzie szybciej można sobie kupić karabin, żeby zwiększyć chęć gry, żeby zwiększyć odbiorców samej gry. Tak. Odbiorców no, zwiększysz, ale sam system gry dla prosów jest trochę niezrozumiały. No właśnie, ale bo no nigdy. Tak jak kiedyś byłeś w stanie nawet się taktycznie jakoś przygotować pod dany zespół, co oni są w stanie zagrać na forsie czy coś. Teraz tak na dobrą sprawę ostatnio właśnie też czytałem wypowiedź chyba trenera Astralis, czy kogoś innego, nie pamiętam dokładnie, który powiedział, że tak na dobrą sprawę on nie wie, co drużyna zaraz może zagrać. Jest tyle kombinacji, że oni mogą zagrać na zupełnie innym ekwipunku, że ciężko nawet teraz zaczynać grać te force i przygotowywać się pod drugi zespół po prostu. No, nie ma co ukrywać. Pytanie też, czy nie jest to uproszczenie w kierunku... Może inaczej, ja się zastanawiałem, bo się pytałem się zawsze młodzież, znaczy młodzież, dzieci, dlaczego Fortnite, a nie na przykład PUBG? Gdzie ja uwielbiam PUBG, a to powiedzieli zawsze jeden argument. PUBG jest za trudne. PUBG jest za trudne dla nich. No bo tam masz symulowaną chociaż do jednej części fizykę. Nie? Dla nich problematyczne było to, że tą broń muszą składać jakby z części, bo w Fortnite znajdujesz gotowca. Tak. Tu składasz części, możesz sobie znaczy, mieć, nie znajdujesz tak gotowca, dalej. Ale masz pewne warianty tych broni. Tak, że kombinujesz. W Fortnite tego nie ma. Nie wiem, czy może, jak to nazwać, Volvo też nie idzie w stronę takim, żeby ta gra była dla młodszego pokolenia dużo prostsza. Bardziej nie wiem, ta ekonomia jest dla nich za skomplikowana. No to jest zmartwiące niestety, jaki jest poziom tych młodych graczy, no ale czy to nie idzie niestety w tą stronę, że no ja nie dałem sobie rady. Ja bym się w 100% zgodził. Zdawalność matury z matematyki w tym kraju mówi samo za siebie. Ale tak. A i tak została uproszczona względem jakichś tam poprzednich pokoleń. Zostało uproszczone to wszystko. Nawet nie muszą bardzo kalkulować, nawet jak przegrałem pierwszą rundę, klikamy sobie najprostszą rzecz, F1. I ma albo Galila, albo Famasa w swoim ekwipunku. No, Marek, tak troszeczkę nam tutaj ucichłeś. Może to powiedziałbyś to. Słucha sobie tak, jak wiem, że może Counter Strike nie jest twoim jakimś wielkim konikiem, bo sam o tym mówiłeś, ale może gdzieś tam ci się przebijało. Znaczy teraz w większości gier, z tego co mówicie, bo jest, żeby większa liczba odbiorców, dla casuali bardziej jest skierowane. Na przykład tak jak te augi właśnie. Bo augi są prostsze do grania niż... No przede wszystkim Zoom, tak. Tak, są prostsze niż na przykład... Nie wiem do czego, no chociażby do AWP nawet można porównać, no. Tak? No są po prostu gry teraz, tak samo jak w LoL na przykład jest, że rozgrywki są przyspieszane też, tak jak właśnie w CS-ie. Teraz to jest wszystko przyspieszanie rozgrywki, żeby było bardziej ciekawa, można powiedzieć, dynamiczne, tym bardziej dynamiczne.
No i w sumie... No bardzo często taki argument leciał w stronę Counter-Strike'a, że te mecze ciągną się, w niektórych momentach jest to po prostu żmudne, gdzie zawodnicy potrafią przejść w niektórych momentach całą mapę na shifcie. No ale paradoksalnie na proscenie zmiana tej ekonomii wcale nie wiem, czy przyspieszy rozgrywkę. Oni muszą przede wszystkim sobie przekalkulować, muszą uważać, bo tak znaczy... jak wspomniałeś, wygrałem pistoletówka, na dobrą sprawę nic nie daje, tu muszą jeszcze bardziej, jeszcze ostrożnie podejść do drugiej tak na dobrą sprawę rundy, gdzie zazwyczaj było tak, że wygrałeś pistoletówkę, kupowałeś sobie w drugiej rundzie bronie maszynowej, bo wiedziałeś, że przeciwnicy mają tylko pistoletowe i kompletnie był rush, wjazd jak do siebie, do domu, na którykolwiek z besów. Teraz muszą uważać, bo równie dobrze zawodnik może być przeciwnej drużynie wyposażony w karabin. No ja myślę, powiem Ci, że no tutaj musi zdecydowanie trochę więcej wody w Wiśle upłynąć, zanim te zmiany będą miały jakiś taki efektywny wpływ na podejmowane taktyki wśród drużyn tych pro. Ja też tak uważam, bo na przykład jak była jeszcze wcześniej właśnie update ekonomii, to tak na dobrą sprawę niektórzy progracze mówili, trenerzy, że po 2-3 miesiącach oni dopiero nauczyli się, o co chodzi w tej ekonomii. Teraz podejrzewam, że będzie tak samo. Podobnie, tak. No wiadomo, do wszystkiego tak na dobrą sprawę da się przyzwyczaić. Pytanie, czy tak jak Bartek wspominałeś, że te zmiany niekoniecznie muszą iść w dobrą stronę. No, że jednak idą w stronę uproszczenia tego. No, zawsze to było, no, w tym kalkulacja, właśnie te rundy eko i tak dalej, to zawsze było elementem Counter-Strike'a. No, nie wiem, jak to w tej chwili wygląda po tej nowej ekonomii, bo przyznam się, że nie oglądałem żadnego meczu. Logiczne myślenie. Ale czy to się, nie wiem, skończyło się to gdzieś te rundy eko, czy dalej gdzieś to tak grają ludzie? No właściwie teraz... Ostatnio myśmy okazali za Koborcy i teraz bardzo często po przegraniu w pistoletówce przeciwnicy grają Force zazwyczaj. Po prostu grają Force'a i Yolo, nawet nie? Są nawet w stanie, tak jak kiedyś na przykład dwie osoby rzucały kałacha i grały bez skewa, to teraz nawet są w stanie zagrać Digla z małym Kevem, a rzucić jeszcze na przykład jakąś broń. Podążyłeś tą paczkę, zdobyłeś 2-3 fragi, to nagle 2-3 osoby mają prawie po 3,5 tysiąca. Ostatnio komentowaliśmy LDLC, Nordrewind. Tak. Początek meczu był taki, że zawodnicy grali non-stop Force'a. Tak. I była runda od za rundę. 0 do 0 było chyba 4-3 na Force. Tak. Force, bo zawsze albo jakiś jeden karabin mógł się pojawić i te rundy się wymieniały. No to jest... Może bardziej rzeczywiście efektowne, no bo to jest wymiana runda za rundę. Tak. Jednak jest na pewno męczące dla samych zawodników, no bo to też trzeba spojrzeć z ich perspektywy. Oni tutaj są główną atrakcją, powiedzmy, dla ludzi, którzy to oglądają. Nie jest lekko w takim momencie. Musisz się znowu przestawić na coś innego. No właśnie, o to chodzi. No, powiedzmy, że ten temat już troszeczkę... Wyczerpany. Tak, troszeczkę mówiliśmy, no tutaj bardzo mocno... Może nie chwalimy za to, co Valve robi, no stara się urozmaicić rozgrywkę. No zawsze wiadomo, jakiej zmiany. Tak? Tak, jakiej zmiany. Nikt nie będzie na pewno zarzucał, że się grą nie interesują. Pozostając przy temacie Counter-Strike'a, na naszej polskiej scenie ostatnio bardzo znany, jeden z najbardziej znanych komentatorów w Polsce. Piosenkarz. Maciej Morgan Żuchowski rzucił takim, no powiedzmy, może nie cytatem, tylko stwierdził, że w tej chwili po ostatnich meczach, jego zdaniem, Virtus Pro jest drużyną, jakiej jest wiele w tej chwili na scenie. No, oczywiście nie zachwyca polska formacja, jedna z najbardziej znanych, najbardziej znana w Polsce, najbardziej medialna. No, na świecie. No. Nie ma co ukrywać. Wyników nie ma, mimo tego zawsze przyciąga tłumy. To są na streamach liczby rzędu kilku tysięcy. No, minimum, kilkunastu czasem. Kilkunastu bardzo często, gdzie pokazywał nawet Izak na swoim kanale. No pamiętam KXN komentując, Dreamhacka miało po 500 widzów na takim turnieju, gdzie mieli praktycznie wyłączność, około 500 widzów, 600. Przychodził mecz Virtus Pro, 4-5 tysięcy. Nagle. Więc to pokazuje skalę, w jakim w dalszym ciągu, mimo tych braku sukcesów, Virtus Pro przyciąga niesamowitą ilość odbiorców. No Maciek, tutaj my ostatnio rozmawialiśmy odnośnie tego, w jakim kryzysie jest ogólnie Virtus Pro. Jak cała uważasz? Polska scena też. Tak, cała polska scena, no przecież nie ma co ukrywać. No, Lunatic ostatnio powiedział, że polska scena jest w tierze 2 i ma wrażenie, że wszystkim to pasuje. Ponieważ polscy zawodnicy są ludźmi, którzy nie są krytyczni wobec siebie i taka jest prawda. Często jest tak, że zamiast... Obrosiliśmy za bardzo w piórka. Tak, i zamiast patrzeć na swoje błędy, zaczynasz wytykać błędy swoich teammate'ów, co jest dla mnie kompletnie... Dziwne, no. Kiedyś jak byłeś ekipą, to każdy tam się spierał i nie było w ogóle rozmowy o czymś takim. Jesteś zespołem, więc jako zespół masz wygrywać, a nie jako pojedyncza osoba, no. A teraz jeżeli... gwiazdy, gwiazdeczki. Tak. Znaczy wiesz, oni sobie też uświadomili tą rzecz, że oni nie są w stanie zarobić grą.
Oni są w stanie zarobić tylko tym, sponsorami. Że gwiazdożą. Że gwiazdożą, że robią się... Dzieje się to samo, co w piłce nożnej, gdzie w tej chwili nie grają już ludzie, tylko grają pieniądze. Tak. I tak jak na przykład na rynku amerykańskim różne organizacje chcą tego, że nawet mogą zarabiać mniejsze pieniądze, ale mieć większe wsparcie, czy to jakichś psychologów, czy to trenerów, ale mieć większy procent od wygrywania turniejów. W Polsce to działa w drugą stronę. Nie chcesz mieć większego procentu od wygrywania turniejów, bo... Stałą pensję. Ale tak. Wiesz, no tak jak właśnie było z tym Complex City, oni teraz się, znaczy nie Complex City, tylko NRG, które zmieniło się w Evil Geniuses, oni teraz mają o dużo większy procent od wygrywania turniejów. No i zobacz, że oni tak na dobrą sprawę od chyba kilku turniejów zawsze są w tym półfinale. I Tarek sam powiedział, że to zmienia kompletnie myślenie gracza, bo myślenie gracza, fajne jest to, że no, każdy, kto zaczynał w CS-a, chyba chciał osiągać jakieś sukcesy. A w polskim community mam wrażenie, że chcesz, tak, że chcesz dojść do pełnego pułapu, zatrzymujesz się na nim, jesteś rozpoznawalny i tobie to pasuje. Wracając do tematu Virtus Pro, tak. Tutaj w ewidentnym dołku Polska, może nie polska drużyna, bo sama formacja jest rosyjska, polski skład. No nawet jak dzisiaj jechaliśmy i rozmawialiśmy o tym, że chyba głównym mankamentem jest to, że tam nie ma prawdziwego prowadzącego. No w tej chwili wydaje mi się, że Snax przyjął tą rolę. No, Snax zawsze słynął raczej z chłodnej głowy. No widzieliśmy nieraz, nie dwa te fantastyczne zachowania w smokach. Full control, bo między innymi na bodajże SL1 Cologne akcja z Nipem. Tak, z Nipem. Się nie myli. Na Mirażu podczas ustawienia przy Anderze. No tutaj przepuszczony był jeden z zawodników, no pamiętam jeszcze, mam w głowie, jak cała scena, śmieje się pod nosem, oczywiście gracze go nie słyszą, ale widzowie na streamach jak najbardziej. No teraz ewidentny kryzys. Wydaje się, że jest szansa, aby z tego wyszli. Co musieliby zrobić? No ja zawsze byłem zdania tego już od dłuższego czasu, jak w ogóle był ten kryzys w Virtus Pro, że no dla mnie do momentu, kiedy nie zmieni się tam trener, to my nie zaczniemy osiągać sukcesów i to jest moja prywatna opinia, ponieważ ciężko bazować na jednym trenerze cały czas, to tam też wiemy, że były kiedyś spory. No Snax też odchodząc z Virtus Pro kiedyś powiedział, że on tam nie chce wracać i on idąc do Mausports nauczył się więcej niż z Kubenem przez prawie pół swojego życia, po czym wraca do tego zespołu, więc brak konsekwencji jakiejkolwiek swoich wypowiedzi. I tak jak Snax jest szalonym graczem, no bo on Snax... jako prowadzący na pewno chce, żeby ta gra była dosyć urozmaicona. A na przykład PHR, no to jest zawodnik, który jest świetnym zawodnikiem, ale on jest bardzo statycznym zawodnikiem. Więc mi się wydaje, że po prostu tam jest błąd jakiś przy tym, że tam nie ma dobrego prowadzącego, który by ich ustawił. Ale Maciej, no przede wszystkim wiesz dlaczego on wrócił, bo Snax w Mausach, tak? Tak, w Mausach. Grał... Zrzucał smoki. Rzucał smoki. Tak, typowego supporta. Tak, i on powiedział, że nie chce, bo po prostu czuje się, że... Tak, nie... że to jest cofnięcie się trochę w rozwoju. Tak, ale nie rozumiem, dlaczego wrócił do VP. Tego nie rozumiem. Rozwinął się, owszem, może trochę taktycznie pewnie, ale no, mnie osobiście też by trochę już wkurzało, że tak. Grania tego, wiesz, no stop tego supporta. I co jest śmieszne, jak on przyszedł, to pierwszy turniej, po którym przyszedł, wygrał. No właśnie. Pierwszy turniej z Mausports, który zagrał, Snax wygrał. Snax w VP zawsze był takim wolnym elektronem, on mógł robić tak na dobrą sprawę, no co chciał i z tego zrobić. Playmaker, tak. Tak, no tutaj wiele graczy. Ronaldinho, CSGO. No można troszeczkę tak porównać, nie ma co ukrywać, że w pewnym momencie był uznawany za jednego z największych wirtuozów. No, geniusz był. Był top 1 czy top 3? Nie, top 3 najwyżej był w 2015? 14? 14 wydaje mi się po IEM-ie? Po IEM chyba. No więc tutaj niesamowity zjazd ogólnie na tego składu. Bartek, może masz jakąś swoją opinię na temat polskiej drużyny. Co? Znaczy powiem tak, no przede wszystkim to jest marka rozpoznawalna, dlatego oni też w Polsce są tacy popularni. Kiedyś to było, no Virtus Pro, no to określało całą scenę tak naprawdę. Podałeś rękę któremukolwiek, to później znaczy, wiesz, podajcie do mnie parami, będę was uzdrawiał. Do tej tak? pory, wiesz, jakby mi zadzwonili, wiesz, Virtus Pro, że tu chcą przyjechać pograć, to wiesz, tylko wiesz, bym pucował fordele szmateczką. A ja bym przyjechał i też bym to robił. No, podłogę to bym mówił, są chęty do pucowania, byłoby bardzo dużo, no. Natomiast, no... ogólnie jak byłem w Urzędzie Miasta, kiedyś właśnie rozmawiałem o tych moich turniejach, to naczelnik właśnie też powiedział, też naczelnik kojarzy jak Virtus Pro, Neo, bo podobno Tarnowskie Góry, był tu kiedyś taki turniej w Centrum Kultury robione i to był ostatni turniej amatorski, w którym brał udział Neo. To był jego ostatni LAN taki na poziomie takim amatorskim, właśnie Tarnowskie Góry, więc Tarnowskie Góry, Urząd Miasta żyje temu powieścią. Nie wiem, czy to prawda,
Pisałem do Neo, nie odpisał mi niestety. Nie wiem czemu, że tak powiem. Może jak będzie podcasta naszego słuchał, to odezwie się do mnie. Trzeba mu wysłać specjalną kopię z dedykacją. Zapraszam na kawę do Tarnowskiej Góry, tak że przypomnę stare dobre czasy. No i tak jak mówię, to jest marka. Ogólnie CS, właśnie te drużyny. No to co ja powiedziałem, wydaje mi się, że bardziej oni mają okazję do zarabiania na całej otoczce niż na graniu. Tak, to prawda. Organizacje. Gdzieś tam na zachodzie, no chociażby na przykład bardziej to widać w League of Legends, że masz LCS czy tam leki w tej chwili. Bardzo duże pieniądze za granie wchodzą w grę. Tutaj w Polsce nie ma jakby takiej stabilizacji dla tej organizacji. W LoLu to najlepiej widać. Ultraliga, gdzie nagroda 30 tysięcy jest pula nagród? Polsatowska Ultraliga, tak. Czyli Liga Narodowa, gdzie jest Liga Europejska, nawet nie pamiętam jakie to są. Jak eliminacje do tej Ligi Europejskiej, no? Nie ma eliminacji. Jest franczyza, ale jeśli nie wykupisz ten. Znaczy oni mają właśnie. Udziału. Tak, ale mają jakiś chyba ten. Taką właśnie umowę, że kto zwycięzca finałów naszych ma. Tak, ma wejście do W tej drugiej lidze. To weźmy, ale do tej głównej się nie dostaniesz. Do tej głównej się nie dostaniesz. Znaczy tam, nie wiem ile to jest, ja słyszałem ostatnio plotkę, że 10 milionów właśnie euro wjazd masz, żeby organizacja się tam wjechała. Nie są małe pieniądze. No. Więc i zarabiają na tym. W Polsce mi się wydaje, że właśnie dlatego gdzieś tam oni bardziej dobierają też tych ludzi marketingowo. Też nie wiem, czy zauważycie, ci gracze wiekowo to już nie jest pierwszej młodości. Tak. To są youtuberzy na Twitchu nadający ludzie, rozpoznawalni, z zasięgami olbrzymimi. I większość tej organizacji dobiera sobie graczy według zasięgów. Tak, moja prywatna opinia. W Polsce ludzie wolą postawić organizację na ludzi bardziej sprawdzonych, typu mogą być nawet te 28 lat, 27 nawet, ale mają swoje grono widzów, mają swoją społeczność, która będzie przychodzić na te streamy, będzie oglądać te turnieje, tak? Żeby oni mieli z tego, można powiedzieć, utarg. No. Tak. No. Rozmawialiśmy właśnie jadąc do Tarnowskiej Góry na ten temat, że polska scena sama w sobie praktycznie się nie zmienia. To są ci sami ludzie, zmieniający tylko drużyny i organizacje, które wybijają się w jakiś tam sposób medialny. No nie wyobrażam sobie na scenie światowej i europejskiej drugiej takiej organizacji jak Virtus Pro, która kompletnie istnieje, gra, która praktycznie od 4-5 lat nie istnieje na scenie, no pomijając ten 2014-15 rok i jeszcze był nie najgorszy, ale 16 i od tamtego momentu nic, kompletnie nic nie istnieje. Przegrywają bardzo często na tier 3. Nie wyobrażam sobie, żeby którakolwiek organizacja trzymała taki skład. No tutaj, tak jak Bartek wspominałeś, zasięgi. Przede wszystkim pieniążki, po prostu pieniążki. No. Jeżeli właśnie nawet było chyba z tydzień temu czy dwa, była taka informacja wyciekła. Sponsorów. Tak, że Virtus Pro mogło wykupić jedną z organizacji, w sensie, że wziąć całą piątkę już tam łącznie z trenerami, ale nie zrobiło tego. No właśnie mi się wydaje, że głównie chodzi o pieniążki. Jeżeli oni by zeszli z polskiego rynku, to nie jest takie łatwe, żeby wybudować swoją markę w nowym kraju, tak? To musiałoby być budowane od podstaw. Tu od podstaw w Polsce było budowane i to, że wszyscy narzekają na Virtus Pro i zawsze narzekasz, to nie zmieni to, że wejdą, klikną Twitch i obejrzą te spotkanie. To jest Disco Polo. Nikt nie słucha, ale wszyscy śpiewają. Tak. Ja najwidoczniej ciągle. A zasięgi na Disco Polo? Samogląda. Wszystko w Polsce tak poszło Disco Polo, to największe oglądane w niedzielę. Dokładnie. Zawsze. Ale nikt nie ogląda. Od dziesiątków lat, tak. A to już jest taki polski syndrom, takie to marudzenie i tak. Zawsze podkładanie pod nogi swoim, no powiedzmy, sąsiadom, tak. Znaczy, no, Polak Rodak już weszło, Polak Janusz, typu rzeczy. Znaczy tak mówię, tak jeszcze wracając do tego Virtusów, to znaczy nie tylko Virtusów, bo to jest bolączka wszystkich, to jest taka patologiczna sytuacja, że z jednej strony dla młodych zawodników robimy jakiś tam szklany sufit, że tak jak mówicie, też pewni ludzie dochodzą do pewnego momentu i dalej zostają w tej średniej klasie i nie przeskakują. Jeśli nie mają znajomości. Albo jeśli mają szansę, to się wybijają gdzieś tam na zachód, ale tak naprawdę w Polsce, tak jak mówisz, jeśli nie mają znajomości, koniec. Jangos myślę też by z daleko właśnie nie zaszedł, gdyby się stąd nie ewakuował. No generalnie cała polska scena to jest, no omawialiśmy to nieraz, nie dwa, jedna wielka klika. Kolesiostwo straszne. Tak, kolesiostwo, no z tym jeszcze wrócimy do co we sporcie piszczy. Aż ponieważ się nikt nie chce kolegować, zapraszam do współpracy. Ponieważ będziemy mieli bardzo
bardzo interesującego gościa, jednego z byłych pro playerów, można tak to nazwać, tak. I jednej z największych organizacji w Polsce. Tak, jednej z największych organizacji w Polsce i największego, tak. Jednego z ówczesnych, uważając za największych talentów w swoim czasie. No i tak, twój kolega właśnie. Mój kolega, tak. Tak, no. ETN, no to na pewno wielu osobom może coś mówić. Jeszcze na początku, kiedy Pompa Team powstawał, tak. Nie? No to był tam była dobra ekipa wtedy tam była. Tak. Uważany za jeden z lepszych chłopaków na polskiej scenie, a on wtedy miał chyba z 16 lat, no. Z 15-16 lat. Więc tutaj LTN zostanie przez nas zaproszony i z tego, co tutaj rozmawialiśmy, w pozytywny sposób odebrał się wiadomość. Tak, oczywiście, bardzo chętnie. Powiedział, że też powie parę słów, żeby przez taką dać przestrogę niektórym młodym chłopakom, bo dużo osób wydaje się, że to jest takie piękne, śliczne i łatwe. I też ta cała praca. Tak, i te całe polskie community jest takie przyjemne, a tak wcale do końca nie. Tak. Lekko mówiąc, bo jesteśmy tutaj, gdzie jesteśmy. Polska hejtem stoi. Dokładnie. Więc wypatrujcie na pewno informacje o kolejnych odcinkach, co we sporcie piszcie. No nasz czas antenowy w tym momencie dobiega końca. Bardzo się cieszę, panowie, że byliście tutaj ze mną. Starnowski i Rygur z Gaming House'u SK byli tutaj ze mną. Maciej, mój duo partner. Dzięki śliczne. Bartek, właściciel wspaniałego Game House SK. Dziękujemy za użyczenie lokalu. Redaktor naczelny Fairplay Polska, Michał. Dzięki wielkie. Oraz główny koordynator Mechanic Cup eSports z drugiej, pierwszej edycji. No i mamy nadzieję, że również kolejnej, Marek. Dzięki. Na dziś to wszystko. Prowadził dla was program Sebastian Divox-Mazek. Dziękujemy ślicznie. Do zobaczenia i do usłyszenia. To sobie Michał już wy...